Wre praca w Dobrzykowicach. Informowani byli mieszkańcy gminy Czernica przez SMS-y. Oczywiście ci, którzy biorą udział w takiej akcji informowania SMS-owego. Więc byli mieszkańcy informowani gminy Czernica o tym, że będą utrudnienia w ruchu na ulicy Wrocławskiej w Dobrzykowicach w nocy z 9 na 10 października. I właśnie jesteśmy w bardzo późnych godzinach wieczornych. Wre praca, jak widać za moimi plecami. Jest frezowany asfalt. Ściągana jest nawierzchnia bitumiczna, ta, która do tej pory była i która już była bardzo, bardzo wysłużona. No i będzie położona nowa nawierzchnia bitumiczna. Trzeba powiedzieć, że tu to jest droga powiatowa i powiat stanął na wysokości zadania, ale też trzeba powiedzieć, że te prace, które tutaj są robione, nie są tylko za pieniądze powiatu robione, ale także za pieniądze z budżetu gminy Czernica. I są zrobione ładnie chodniki. Jest przebudowane skrzyżowanie, ale też będzie, ponieważ tak jak widać, będzie musiała być położona nawierzchnia bitumiczna. Mają być światła, które będą tutaj trochę ułatwiały ruch, będą kierowały ruchem. Z tego co zrozumiałem, to są takie światła na przycisk, że jak ktoś przyciśnie, to będzie zielone światło i przejdzie, ale tu do końca pewności nie mam. Niemniej jednak prace trwają. Pytałem się tutaj na miejscu, kiedy się można spodziewać położenia nawierzchni bitumicznej, więc ta nawierzchnia bitumiczna prawdopodobnie będzie kładziona w poniedziałek, a w każdym razie w przyszłym tygodniu. Drogowcy powiedzieli, że jeżeli asfalt będzie kładziony, to on będzie kładziony w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak żeby jak najmniej utrudniać ruch dla kierowców. Teraz przy frezowaniu nawierzchni ruch jest puszczany wahadłowy, jest osoba, która kieruje ruchem. Także kierowcy mają utrudnienia, ale nie jest tak, że droga nie jest przejezdna. Do rana na pewno będzie ta praca wykonana i rano tutaj już nie będzie śladu tej ekipy, która w tej chwili pracuje.